Hej, które hydraty naprawdę warto wypróbować i które będą najbardziej korzystne dla naszej cery? To jest dobre pytanie, ponieważ teraz na rynku mamy mnóstwo tego rodzaju kosmetyków i wybór hydratów pierwszy raz tak naprawdę od lat powiedziałabym, że jest ogromny. Mnie to osobiście bardzo cieszy, ponieważ hydraty to są jedne z moich ulubionych naturalnych kosmetyków i dzisiaj chciałabym pokazać Wam i opowiedzieć o paru takich, które uważam za naprawdę warte wypróbowania. I tym razem chciałabym Wam pokazać też trochę takie mniej popularne i mniej znane, więc mam nadzieję, że znajdziecie tutaj dla siebie coś, co Was zaskoczy, jakoś tak może też zmotywuje do naturalnej pielęgnacji. Zaczniemy od hydratu, który jest moim absolutnym hitem już od, myślę, że spokojnie 10 lat. Jest to hydrolat z czystka. Czystek był tak naprawdę pierwszym hydrolatem, po którym naprawdę zobaczyłam różnicę w wyglądzie mojej skóry. Ja w tamtym momencie borykałam się z takimi dość sporymi zmianami trądzikowymi i już po paru dniach z czystkiem te zmiany zapalne wyglądały zupełnie inaczej. Były niesamowicie ukojone, były rozjaśnione. Przebarwienia, które tam jeszcze mi zostały, też wyglądały z każdym dniem coraz lepiej i udało mi się tutaj to nawet uwiecznić. Pisałam o tej zmianie na blogu, była naprawdę spektakularna, jak byłam po prostu zachwycona. Z tego względu właśnie czystek został ze mną na tak długo i uważam, że te jego antybakteryjne właściwości i te właściwości regeneracyjne są największą zaletą i to jest hydrolat, który zdecydowanie poleciłabym dziewczynom ze skórami problematycznymi, ze skórami trądzikowymi i w ogóle dziewczynom, które w pierwszej kolejności chcą działać na powstawanie niedoskonałości, chcą, żeby te zmiany się szybciej leczyły, żeby częstotliwość ich powstawania się zmniejszyła, bo tutaj czystek też tym bardzo pomaga. Ale przede wszystkim właśnie czystek to jest taki magiczny hydrolat kojący i antybakteryjny, który na cerze trądzikowej jest po prostu moim osobistym must have. Ten czystek, który mam tutaj, to jest akurat Nature Queen i on jest bardzo dobrej jakości, dość popularnie dostępny, bez problemu można go dostać. Takim mocniejszym i też intensywniej pachnącym hydrolatem z czystka jest hydrolat Mohani. Ten możecie kupić przez internet, on stacjonarny jest troszkę słabiej dostępny. Natomiast większość hydratów z czystka dostępnych u nas, które testowałam, jest naprawdę całkiem fajna. Więc celujcie w taki czystek, który po prostu będzie Wam łatwiej dostać, jeśli macie, nie wiem, przetłuszczającą się mieszaną, problematyczną, trądzikową cerę, która wymaga takiego wsparcia, daje Wam gwarancję, że będziecie czystkiem zachwycone. Jeśli jakimś cudem jeszcze go nie próbowałyście, a Wasza skóra generalnie dobrze znosi hydraty, jeśli oglądacie ten filmik, to mam nadzieję, że tak jest, to ten czystek naprawdę bardzo, bardzo polecam. Kolejnym hydratem, który naprawdę muszę Wam polecić, to jest też mój osobisty ulubieniec, jest hydrat z rumianku. Ja w tej chwili nie mam go przy sobie, ponieważ zużyłam go jakiś czas temu, jeszcze nie kupiłam go, bo zużyłam czystek i tutaj parę innych rzeczy, więc skończyłam z przetrzymywaniem opakowań, pustych opakowań po to, żeby pokazywać je w filmikach, bo też tak często ich nie używam. No i teraz, kiedy wypadałoby mieć ten rumianek, tego nie mam, ale pisałam o nim na blogu, ponieważ jest naprawdę tak fenomenalny i tutaj będziecie miały teraz zdjęcie, więc możecie sobie jeszcze tam zerknąć w opisie, jeśli chcecie zobaczyć go z bliska i poczytać o nim więcej. I hydrolat z rumianką był dla mnie o wiele, wiele, wiele lepszy niż bardzo popularne hydraty różane, wody różane i zupełnie deklasował je pod względem nawilżenia i ukojenia, jakie z nim uzyskiwałam. Moim zdaniem jest to jeden z najlepszych hydratów dla skóry suchej i wrażliwej. Jeśli generalnie lubicie rumianek i on działa u Was dobrze, to naprawdę dziewczyny warto wypróbować ten hydrat, ponieważ on niesamowicie przyjemnie nawilża cerę. Bardzo ładnie ukoi. I ja lubiłam stosować go szczególnie zimą, kiedy w tym sezonie grzewczym moja skóra troszkę łatwiej się odwadniała, czy też była może trochę bardziej przesuszona. Ja i tak mam suchą skórę z natury, więc pod względem takiego nawilżenia i dawania komfortu hydrolat rumiankowy to był mój absolutny hit. I też troszkę nie mogę się doczekać, kiedy do niego wrócę, więc jeśli macie problemy od tej strony, to tutaj bardzo, bardzo Wam go polecam. I znowu przechodzimy do takiego hydrolatu, który będzie działał antybakteryjnie. I tutaj znowu przyda się dziewczynom, które borykają się z trądzikiem i z takimi zmianami skórnymi. Mowa o hydrolacie z kwiatu manuka. Jeśli oglądałyście film o myciu twarzy miodem, tam opowiadałam troszeczkę o właściwościach drzewa manuka. Generalnie właśnie na przykład miód manuka to jest jeden z najbardziej leczniczych miodów na świecie. I też olejki z drzewa manuka mają takie właściwości. To jest cecha wspólna olejków i też tego hydratu z kwiatów manuka. Ten hydrat jest stosunkowo mało u nas znany i mało popularny. Ten, który ja mam tutaj, to jest firma Asoa.
też w pięknym opakowaniu z genialnym atomizerem hydrolatu, bardzo, bardzo dobrej jakości, który naprawdę niesamowicie Wam polecam. I znowu tutaj mamy głównie działanie takie antybakteryjne, lekko ściągające, przeciwgrzybicze, więc tak samo jak hydrolat z czystka, jeśli macie też jakieś problemy trądzikowe, może też połączone z takimi właśnie lekko grzybiczymi problemami, to oba te hydrolaty będą świetnie działały i oba sprawdzą się genialnie na skórze głowy, jeśli macie problemy z łupierzem. To też jest taka fajna, taki fajny trik, który warto znać. Natomiast ten hydrolat z kwiatów manuka różni się od czystka zapachem i to bardzo, więc jeśli w jakiś sposób zapach czystka Was zniechęca, to po prostu przerzućcie się na hydrolat manuka i będziecie najprawdopodobniej zadowolone. Ten zapach tutaj to jest taki zapach, który bardzo przypomina nutę olejku z drzewa herbacianego i myślę, że to jest tak naprawdę dokładnie to samo. Jest to taki dość przyjemny. Ja akurat nie przepadam za tym olejkiem z drzewa herbacianego. Manuka jest bardzo podobna, ale i tak go używam, bo po prostu uwielbiam jego działanie. On świetnie goi wszelkie małe niedoskonałości, które się pojawiają. Bardzo ładnie rozjaśnia przebarwienie, tak jak czystek. Bardzo fajnie tą skórę koi i naprawdę zmniejsza częstotliwość występowania takich zmian, jeśli macie trądzikowe problemy, więc manukę też bardzo, bardzo Wam polecam. Kolejnym świetnym hydrolatem, który jest moim zdaniem zbyt mało znany, jest hydrolat lawendowy. I w tym wypadku mamy idealne połączenie też takiego działania antybakteryjnego, więc znowu to będzie odpowiedni hydrolat do skóry mieszanej, tłustej, trądzikowej, z takim działaniem bardzo przyjemnie odświeżającym i przede wszystkim kojącym. Ja bardzo, bardzo dawno temu na blogu pisałam o takich lawendowych okładach dla skóry ze stanami trądzikowymi, ze stanami zapalnymi, który też na te stany bardzo ładnie wpływa i fantastycznie je koi. Hydrolat lawendowy działa właśnie w ten sposób, stosowany codziennie. Nie wszyscy lubią lawendowy zapach, natomiast jeśli on nie stanowi dla Was problemu, ja na przykład go uwielbiam, to tutaj znowu taka problematyczna, poirytowana, podrażniona skóra odczuje ogromne benefity stosowania tego hydrolatu i to jest tego rodzaju produkt, który przynosi bardzo szybko, bardzo przyjemne ukojenie i to jest też ukojenie dla zmysłów i może być to też bardzo uspokajający, przyjemny element wieczornej rutyny. Ja na przykład bardzo lubiłam stosować taki hydrolat lawendowy właśnie na noc. Lubiłam nawet spryskiwać nim czasem poduszki. Ten lawendowy zapach to jest akurat coś, co uwielbiam. Stosuję bardzo często olejki lawendowe, takie olejki eteryczne. A lawenda to jest jedna z tych roślin, która akurat na mnie bardzo, bardzo dobrze działa. Bardzo lubię ją też na włosy i ostatnio zdarzyło mi się nawet kupić taką wcierkę, która bardzo wysoko w składzie miała właśnie wodę lawendową i to była ta rzecz, która mnie do tego zakupu skusiła. Lawenda ma naprawdę mnóstwo bardzo cennych właściwości, natomiast te uspokajające i antybakteryjne to jest to, co ja osobiście cenię najbardziej. Też hydrolat lawendowy polecam Wam, jeśli czujecie, że potrzebujecie po prostu takiego ukojenia zmian zapalnych. I ta lawenda to też jest stosunkowo mało popularna, natomiast moim zdaniem bardzo niedoceniana. Jeśli macie problemy z naczynkami i z rumieniem, to ja tutaj bardzo polecam Wam wypróbowanie hydrolatu z pietruszki, który fajnie wzmacnia te naczynka i też trochę te zmiany takie rumieniowe koi. Na przykład tutaj lawenda też będzie jak najbardziej ok, natomiast pietruszka w dłuższym rozrachunku będzie trochę wzmacniać Wasze naczynia krwionośne, dlatego że też ten hydrolat zawiera trochę witamin. Jeśli testowałyście inne polecane dla skóry naczynkowej hydrolaty, ale one nie do końca zdawały u Was egzamin, czy może były za bardzo drażniące, to tutaj pietruszka sprawdzi się o wiele, wiele lepiej. Jej taki drażniący potencjał jest moim zdaniem troszeczkę mniejszy i też w takim dłuższym, tak jak mówiłam, rozrachunku na skórach naczynkowych wypada moim zdaniem generalnie najlepiej. Z tego, co widziałam, z tego, co też opowiadały moje przyjaciółki, które stosowały pietruszkę. Ja też dawno, dawno temu stosowałam wodę pietruszkową, robiło się takie pietruszkowe toniki. Ja generalnie jestem ogromną fanką pietruszki, akurat takiej pietruszki w formie zielonych smoothies. Jeśli nie oglądałyście filmów albo w ogóle nie widziałyście jeszcze o tym nic, to też wrzucę Wam wszystkie linki na dole. Więc ta pietruszka tutaj naprawdę ze mną jest właściwie codziennie i myślę, że też taki hydrolat pietruszkowy, pomimo tego, że jest stosunkowo mało znany i mało popularny, to naprawdę, dziewczyny, jest wart wypróbowania. Polecam Wam też zobaczyć filmik z trikami hydrolatowymi. Jeśli jeszcze go nie widziałyście, to też na dole w opisie Wam wszystko tutaj zostawię, możecie sobie zobaczyć. Myślę, tutaj pewnie wrzucę Wam jakiś kawałek czy coś
takiego. I piszcie, dziewczyny kochane, koniecznie, który hydrolat należy do Waszych ulubionych? Jak, czy w ogóle cenicie pielęgnację hydrolatami? Który u Was sprawdzał się najlepiej? Ja dziękuję Wam za wszystkie komentarze. Buziaczki, jeśli macie pytania, to oczywiście piszcie. Pa, pa!